Cześć, jestem Maciej Żurawski. Obecnie jestem komentatorem i ekspertem piłkarskim. Dzisiaj postaram się dla Was przygotować rolatki ze szpinakiem, z serem pleśniowym Blue pod beszamelem. No i mam nadzieję, że będą Wam smakować. Zapraszam. Pierwszą czynnością, którą będę robił, będzie przygotowanie szpinaku z czosnkiem. Wkładam łyżkę masła klarowanego na uprzednio rozgrzaną patelnię. Chwilę czekam, aż masło się rozprowadzi. Wsypuję czosnek. Chwilę czosnek podsmażamy i możemy właściwie już dodawać szpinak. Blanszujemy całość. Liście muszą nam ściemnieć, ale ważne też, żeby zostały w całości. Pięknie pachnie. Szpinak odstawiamy. Przełożymy go na talerz. Teraz możemy zabierać się do przygotowywania schabu. Ważne jest, żeby nasze plastry schabowe, żeby je cienko rozbić. Plastry schabu mamy przygotowane, rozbite. Dodajemy oczywiście soli i pieprzu i nakładamy szpinak. Ser pleśniowy oczywiście, bo to jest ten składnik, który nam da też ten aromat i smak. Możemy go pokroić, ale możemy też po prostu w rękach. I tak zwijamy dosyć szczelnie. Rolatki mam już gotowe i teraz wędrują one na rozgrzaną patelnię. Najpierw oczywiście dwie łyżki masła klarowanego. I teraz rolatki wędrują na tą rozgrzaną patelnię. Układamy je. Chwilę to dosłownie podsmażamy. Przewracamy je na drugą stronę. Myślę, że już starczy. Właściwie możemy je już położyć do naczynia żaroodpornego. Rolatki mamy przygotowane. One teraz chwilę poczekają, bo będziemy przygotowywać teraz beszamel. Rozgrzewamy garnek. Pierwsze, co robimy, dodajemy masła. Poczekamy chwilę, masło się nam rozpuści. Masło mamy już rozpuszczone, także dodajemy mąki. I teraz to wszystko mieszamy, aż nam to ładnie się wszystko zwiąże i zagęstnieje. I właściwie możemy już za chwilę dolewać mleka. Dalej to wszystko mieszamy, żeby się nam to ładnie powiązało. O, biorę teraz ser i wrzucamy. O, bym zapomniał oczywiście trochę soli. Ale nie za dużo, ponieważ ser pleśniowy jest sam w sobie słony. Trochę pieprzu, doprawiamy wszystko. No i oczywiście gałka muszkatołowa. Beszamel jest gotowy właściwie. Pycha. Możemy teraz napełnić to naczynie z rolatkami. I tak przygotowane danie owędruje do piekarnika. 25 minut minęło, także wyciągnę naszą potrawę. Polecam ten przepis, jak również inne przepisy na kanale Kuchni Lidla na YouTubie. Serdecznie zapraszam.